Jesteśmy w miejscowości Osiny, gmina Mirzec, powiat starochowicki. W miejscowości tej 17 grudnia 1942 roku okupant niemiecki wykonał wyroki śmierci na członkach rodziny Ankurowskich, na ojcu i trzech jego synach. Był to odwet za pomoc, jaką rodzina ta udzieliła partyzantom. Osiny i Mirzec otoczone są rozległymi lasami starochowickimi i jurzeckimi. Stanowiły one obszar działania i miejsce schronienia dla wielu oddziałów partyzanckich. Przede wszystkim batalionów chłopskich Jana Sońty, pseudonim Ośka, oddziałów Armii Krajowej Antoniego Hedy, pseudonim Szary, i Zygmunta Kiepasa, pseudonim Krzyk, a także oddziałów Jędrusiów. Na terenie tym, w miejscowości Gatka, 18 października 1943 roku, okupant niemiecki wykonał wyroki śmierci na rodzinie Janiec, w tym trójce małych dzieci oraz na członkach rodziny Józefa Derlatki, w tym dwójce małych dzieci. Niemieccy żandarmi z Mirca odpowiedzialni byli za śmierć co najmniej 74 osób cywilnych. Na terenach tych znajduje się wiele miejsc upamiętniających tragiczne wydarzenia z okresu II wojny światowej. Ostatni żyjący świadkowie wspominają w tym filmie tragiczne losy bohaterskiej rodziny Ankurowskich. Cześć i chwała tym wszystkim, którzy oddali życie za pomoc partyzantom walczącym z okupantem niemieckim. Ku chwale ojczyzny! Chodziły, to takie były delikatne, że przyszły, za okno postukały, no i prosiły o chleb i o koszulę, ale takie nie, no, delikatne takie, żeby się nie bać, pamiętam takie. To takie do koszule były takie lniane, to mówi, że mamy rannych, to pamiętam, tak się pyta. Tak, to przychodziły, mamy, to przychodziły partyzanty, dawali mama koszulę i chleb. Gospodarzu! Jestem w lasu. Dajcie koszulę. Mamy rannych. Dajcie coś do jedzenia, jesteśmy głodni. Dam ci ja ostatnią moją koszulę, jaką mam, białą. A tu masz bochenek chleba i kawałek słoniny. A jak tam na wsi? Na wsi niedobrze. Kapusie są. Ich oczy patrzą. Pełno też Niemców się kręci. Wracajcie do lasu spokojnie i ostrożnie, bo wiecie, wy możecie zginąć, ja mam rodzinę. Z Bogiem, gospodarzu Piotrze. Dziękuję, Bóg zapłać. W tej mogile leżą pomordowani Ankurowscy. Ojciec Piotr, lat 56, czyli mój dziadek, synowie Stanisław, lat 30, Józef, lat 24, i Władysław, lat 22. W tej mogile spoczywa moja babcia Marianna Ankurowska, żona Piotra Ankurowskiego, zamordowanego przez Niemców. Nazywam się Jan Zając. Jestem synem Bolesława Zająca oraz Heleny z Ankurowskich. Mama Helena była córką Piotra Ankurowskiego oraz siostrą zamordowanych Stanisława, Józefa, Władysława. No ja to wiem to, że to było nasze mieszkanie i te co pobite, to były dla mojego taty stryjek i te trzech synów. I to było, no to była taka bliska rodzina, także w jednym podwórku. Ojciec i trzech synów. Ojciec i trzech synów, no, tak. I jeszcze była żona i córka, ja, i dwie córki. I jeszcze jeden był młodszy, Tadek. To był ten Stanisław najstarszy, później był Józek, później był Władysław. Władysław. A ten Władysław to się gdzieś uczył, na studiach był, tak? Tak, to w Radomiu się uczył. I on zachorował na tyfu. Tak, a ten to, ten Władysław, to leżał. A miał łóżko pod drogi, to
jak zachorowały, to przyjechał ksiądz do niego i mówił, takie kolegi były z księdzem. I mówi tak, co cię boli, Pietrek? Bo byłam wtedy w domu u nich. A mówi tak, nic mi nie boli, tylko nie mogę chodzić, ten stryjek tak do tego księdza. A mówi tak, wiesz co, Pietrek? To będzie tyfus. Tak te słowa pamiętam. No i najprzód ten stryjek chorował, potem ta synowa i ta córka. I tylko ta jedna żona nie chorowała. A jeszcze było wesele, bo tam nasze rodziny na Makroniwie, taki mojej mamusi się tego brata córka żeniła. No to ten stąpór był sołtysem, a ta tuż nasz był sołtys. A później to ten wójt go zwolnił z tego sołtysa, bo mu nie, tego nie pasowało coś, no i zrobił naszego tatę. No to tatuś miał 42 lata, jakby Niemcy zabrali, nie? Bo był 900 roku. No to jak były na tym weselu, to przyszedł tam, nie był proszony. I przyszedł na to wesele tam i ten wypił sobie. I tak był pijany i mówi do mamusi tak, odszczep się od tych ankurowskich, bo marnie zginiesz. Szkoda cię tak do taty naszego. Ja wam, Maryśka, mówię po dobroci. Daj tasę spokój z tymi ankurowskimi. Jak wam życie miłe. No widzicie, Niemcy się na was już szykują od dawna. A szkoda by was było. A ten wóźnik jak te gwoździe, to z tym karabinem, to ten wóźnik miał kolegę tam. Tego gwoździa. No to kolega, tylko do kolegi tak się zwierzył, że powiedział, że ten karabin jest w jakimś tam sorze, jak stoły poszywane słomą, nie? To w którym drugim czy trzecim tam był włożony. Miał syna w Radomiu, był Woldojczem. Miał przyjąć poddaństwo niemieckie. I tak mówił ojciec tego, co w Radomiu. Tam ten syn był, jego nie ma, bo jak tylko ruskie weszli, to on tutaj w ogóle nie, nic go tu nie widział, nie pokazywał się. Wyjechał, gdzie to? Tak, w ogóle tutaj się nie pokazywał. To syn gdzie, tego Jana. Gdzie to on wyjechał? To był Józek na imię temu synowi. Nie wiem. I to tak mówił ten, jak jest łapanka w Radomiu, to mój syn to tylko rękę do góry podniesie, to już go nie tego nie zabiera. Nie, u mnie to podobno miały. Wie pan, 600 zł od jednego, jak do Niemców wysyłał. Z tego listopada to był pogrzeb mojego brata i siostry mojej. Miał 19 lat, był chory, umarł w szpitalu w Jóży. Miał skręt jelit i był operowany, no i tydzień czasu po operacji zmarł. I było bardzo dużo tych ludzi tak na tym pogrzebie. No to trzeba było iść już na 8 być w Ircu, nie? Na mszę. To stanęło tych samochodów 13. Niemców, jechały Niemcy i stanęły z takim stąporem. A tego brata naszego, to tak ze wsi wszystko, ludzie niosły go do Ircu, do kościoła. To Niemcy powstawały i pytały się, co to za ceremonia, czyli ten pogrzeb jest, nie? I taki stąpór tu z Osin, z nimi stanął rowerem. No to ludzie już doszli do Mirca, do Sodawki tam, a ten dojechał rowerem tam. No to każdy ciekawy, bo nie było nic takiego, nigdzie się nie tego, dopiero to był pierwszy raz, tak nie? No to pytają się, gdzie to Niemcy stają, postawali z nim. I a to mówi, jadą na obławę partyzantów do lasu. Za jedną stodołą był Niemiec, a drugą był policjant. Już tam cały się nie puszczali nikogo, ale tak jeszcze ciemno było, to już tutaj wieś była obstawiona. Ja jak byłam mała, pamiętam, że poszłam do dużego pokoju. Tam były szwaby takie, jakbym miały takie, no, przy stole czy jakieś tam. No, pisali coś i leżał taki nopis. A taka byłam ciekawa, ten nowic leżał,
na podłodze i tak ręce miał na te i tak twarzą na podłogę, to te szwaby to tak zdeptały po tych palcach, a ja się przestraszyłam i uciekła, że... No i tu zajechali, bo tego stryja w domu z tej strony mieszkał grabarz. I to samochód stanął i do sołtysa. No to tatuś miał urlop na tego brata naszego, co zmarł. Nie? To miał ileś tam wolnego, nie chciał go ten wójt z tego zwolnić. Lis był wtedy wójtem. No i tu stanęły. No to mi takie, to już ja poleciałam tam z tatą do tego, tu blisko. Ale mówi, że oni nie, tylko już obstawione i idą do nas do domu, nie? No i miały tam kartę te Niemcy, czytały, bo byłam tam z nimi razem, z tatą, czytały to, te skargę, to co zapisane są. No i że tatuś jest w rodzinie z sołtysem, no i że ich tych Niemców nie zawiadomi, nie? Że mają broń, to no i to i potem tutaj najprzód zaszły do tych, do jak przeczytali, to zaszły tu do tego stryjka, nie? Tu zabity był. A do nas, do domu, to się ludzi dużo naszło, bo to tak się, było tak, wszystko się bało, wie pan, bo to kartki były na drzwiach. I ile tych osób jest w domu, to był sołtys, musiał pieczątkę przyłożyć. A u nas w domu to była rewizja, to było wszystko ustegowane, szukane było. Mamy brata, tu niedaleko był stryjek, bo tu sąsiadi byli. Mojej mamy, mamusi brat naszej. I ja tu przyszłam, jak przychodziło tam do prania, to nie miały w co wkładać tego do studni wynieść, nie? I przyszłam, bo jakoś takie było z drzewa zrobione, nie? Takie dwa takie balijki. I tam z tą balijką szłam i tam doszłam już blisko do nas, prosto o jedno mieszkanie tylko i wyczytały imiona i prowadziły do podstodowe tam, nie? I Niemcy strzelały na podwórku wtedy. Egzekucja wykonana była tu, w tym miejscu. Czyli w tym miejscu stał dom? W tym miejscu stała stodoła. I przy stodole byli oni ustawieni w rząd tu. Była stodoła, tylko no taka jak ta, tylko drewniana stodoła była, jak to kiedyś były stodoły, kryta strzechą, normalnie drewniana stodoła. I przy stodole była jeszcze szopka, za tą szopką oni byli ustawieni, ustawili ich rzędem i wykonali wyrok. Pewne ditiur, Schnella! Ankurowski Piotr, Ankurowski Stanisław, Ankurowski Józef, ihr seid zum Tode verurteilt, weil ihr polischen Banditen geholfen habt. Partyzanci. Raus unter die Scheune! Stodola! Schnella! No i ten Niemiec otworzył drzwi i pyta się imię tego, co był pod oknem, nie? Łatka. A i mówi tak, imię. A ten mówi tak, mówi o sobie, mówi, Szwabie zabijasz. A ten władzie zapowiedział do tego Niemca. No i strzelił od tego i zabił. Warum liegst du im Bett, Wladyslaw? Du kämpfst gegen unseren Soldaten, gegen uns, Wladyslaw, in Warschau. Tak. Zabij mnie ty, Szwabie. Niech żyje Polska. Syna Władysława, najmłodszego, zabili w mieszkaniu, gdyż leżał w łóżku, był chory. I mieszkanie znajdowało się przy ulicy. Został najmłodszy z synów Piotra, Tadeusz, który miał według relacji mamy 3 latka wtedy i on pobiegł do mamy tam, gdzie mieszkała
I on chciał coś powiedzieć, ale nie mogli się nic dowiedzieć, gdyż był bardzo przestraszony. Więc przyszli sami i dopiero zorientowali się, co się stało. Jak miał ten chłopiec na imię? Tadeusz. Tadeusz. I to był syn Piotra. To był syn Piotra. I on się uratował? On się uratował. I żył potem sobie. I żył potem zmarł 2 lata temu. 2 lata temu. Jest pochowany w Starachowicach, bo tam mieszkał w Starachowicach i tam jest pochowany. No i uciekł, tak to można nazwać, że uciekł. W jakiś sposób się, jak to małe dziecko, uciekł i poleciał tam do mamy. To jest jakieś, proszę pana, to jest jakieś, będzie 0,5 kilometra. Po prostu jest to pewna niewiadoma. Czy by go zostawili, czy by tak samo go zastrzelili. No. Była krew, mama wspominała, że jeszcze przez parę lat wychodziła krew tu na tym podwórku, gdzie byli pozabijani. Żonę, czyli moją babcię i ciotkę Agnieszkę zostawili. Jak były zabite, to były w tym, stanęli, stanął Niemcy w Nizu, nie? I pytał się tego wójta, czym się zajmował ten Ankurowski Piotr. A mówi, co był gospodarzem na całą wieś, na całą Siny. Ale mówi, że to już są zabici i żeby pochować, tylko bez żadnych ceremonii. No i był pogrzeb na cmentarzu, były wszystkie 4 w kościele, nie były, tylko były na cmentarzu pochowane. Gdy pobili ich, to wyszłam tam zobaczyć, to wszystko, jak leżeli przed stodołą i tak bardzo dużo krwi. A później na wieczór to baliśmy się bardzo z siostrą i tych pobitych wzięli do mieszkania. I znowu żeśmy poszli zobaczyć, to na słomie leżeli, a krwi to tak dużo było, że ta stryjenka to brała chleb i tym chlebem nie mogła niczym tej krwi zahamować. No, ta krew się lała z tym. A później to jak mama jeździli tam do mnie, do Starachowic, to my obydwie obrządzaliśmy. A mieliśmy takiego psa dużego i ten pies to wychodził tam, gdzie były pobite i strasznie wył. No, jak tego dnia to były zabite, to my tam nie spali, nie? Przecież tylko się siedzieli, my wypłakali. To przyszedł do okna i stukał do szyby otworzyć. To no, musiał się pytać, kto tam jest. A to... Otóż to ci coś powiem do mamy, tak. I mówi tak, do mamusi, zabierz, weź dzieci i idź do domu, bo przyjadą Niemcy i nas wybiją. Tak powiedział ten Stąpur, ale ten Franio, ten drugi brat tego Jaśka. No i a mamusia mówi, jak zabiły, mówi, jednych, drugich zabrały, to niech zabiją. Tak mamusia do niego powiedziała. A później, jak były zabite chłopy, to powiem panu, to Niemcy, kogo spotkały na podwórku, to wszystkich tu z tego wzięli, zrobili takie zebranie. Wszystkich do nas, przed dom i miał karabin maszynowy Niemiec, klęknął sobie i czy dostają nobisa Stanisława. A ten nobis to był zbity taki u nas w domu, to był Józef, brat tego Stanisława. To powiedziały tym ludzie wszystkie, że dostarczą go, nie? Bo tak mówił ten Niemiec, że jak nie dostarczą, to tylko raz pociągną nie i wszyscy zostaną na podwórku, nie? Że będą pobite. No ale odezwały się, że jak go tylko spotkają, to go dostarczą do Niemców. To tak było, po tych, jak już były zabite, to zrobiły takie zebranie Niemcy. Wtedy dopiero jak Niemcy odjechały, to zniesły do domu tych pobitych, a tych, co wzięli na wóz, 3,
i naszego tatusia, i tego Ankrowskiego, i tego Nobisa. To jeszcze łowie to lecieli tak długo, daleko, prawie po trząs, nie? Łowie. I tam my płakali. No i później, po tych, co naszych zabiły, tych wzięły, to proszę pana, jeszcze zrobił powtórkę, bo jeszcze zabrały Dryjańskiego, Wysockiego i Rokitę. A jeszcze w dodatku później oskarżył, dowiedział się chyba to ten co na studiach był, że gwoździe mają karabin. A był ten gwóźdź pod sołtysem. Także mój tata był sołtysem, a ten był pod sołtysem, to że to już wszystko jedne, te gazetki czy tam, co ja się nie rozumiem, że to już jedno jest. No i oskarżył, bo przyjechały, a mojego tatę mieli już puścić, bo siedział w Radomiu. Tak jak przyjechali, to zabrali tego gwoździa, jak zabrali, znaleźli w ustępie karabin. No i tego gwoździa zabrali i tego syna z karabinem, a jeszcze jeden syn był, to uciekł na wioskę drugą do Mirowa, tam go szukali, strzelali za nim, ale ktoś go schował i on uclał, nie zabrali go, tego gwoździa. Mojego tatę mieli puścić, bo w Radomiu siedzieli, jak tego podsołtysa zabrali, znaleźli karabin, to mojego tatę nie puścili, a był taki krawiec i taki na kierownik, taki, nie wiem, jak Spytek był kierownikiem ze szkoły, z Mirca, to oni przysyłali do mojej mamy i listy czytali, bo nie miał kto przeczytać. Tak. No i to później to już wywieźli tego mojego tatę z Radomia, bo tak mówił ten Spytek i ten krawiec, bo mnie szył palto i ja byłam, a słuchałam, jak mam nie mówił. To tego mojego tatę to tak mówił, że bardzo zbili. A chciwy był i wywieźli. Ale z tym, co... Do Oświęcima. Wywieźli go wtedy już do Oświęcima. Tak. No i potem, jak tych, bo z tym rozmawiałam z Rokitą, bo wróciło ich trzech z tych syn, co na święta na Wielkanoc wrócili, z tego zgnidzenia, co byłem zabrany. To tym jeden mówi, że ich wiezł z Radomia, tych Ankurowskich dwóch, tata i tego drugiego, i tego Nobisa. A tych to wzięli stąd ze Starachowic do innego wagonu i już zawiezli do Oświęcima. A nasze listy do taty to był tutaj doktor Madziarz Mircu, organistą. I takiego miał syna Tadzia i on się uczył już tego, po niemiecku umiał wszystko. I ten Tadzio, syn tego organisty, pisał te listy. Ja przyszedłem, to nam przepisał na po polsku, a po niemiecku to zapisał listy tam do Oświęcima. To jeden list przyszedł na początku miesiąca, a drugi na koniec, bo i paczki były posyłane, tam takie suche chleby posyłali, to wtedy to te paczki to nam posyłały wszystkich tego. Teraz już się dowiedzą, kto tu tak. To jest tak skarży wesi. To wszyscy byli spisani, co byli zabrani i ten jeden Dryjański, bo ja słyszałam, jak mówię mamie, że wszystkie te podpisy podpisały, żeby zabić tych. No i przyszły do tej stryjny, co tak dużo zabiły. A ta stryjna mówi, że mój Boże, oni nie chcą niczyich grzechów brać na siebie. Niech Pan Bóg sądzi. I pamiętam, ten Dryjański tak mówił, o jab twoj mać. Tak, no, tak no, strasznie był zły. No i ta stryjna nie chcieli podpisać, jakiś starszy, nie pamiętam jak się nazywał, czy Łośka, czy jakiś z batalionów i powiedział, że cały podpis by był ważny, jakby ta Ankurowska podpisała, ale że ona się nie zgodziła i partyzanty się cofnęły. Ale pana nie chciała się podpisać. Mówi jeszcze ten Zdrzeński, to mówi, że tyle najwięcej nam cierpiało, 4 było zabitych,
i nie chce się, mówi, podpisać, bo jakby podpisała, to wywiedzą, mówi. I pozabieram w domu tak i kożu, i kilimy, no nie pamiętam, dużo pozabierał, owce, to do siebie zabrał, a krowę wziął, tak rozebrali wszystko, tam pozabierali, nie zostawili nic, a tam jeszcze się została matka, no i córka. Ale wszystko, ubranie tak ugołóciły, buty takie oficerki były modne, pozabierał ten ślogów, ten... Wszystko no i kożuchy, już tak powtarzam, kożuchy, kilimy, coś tam, no i te owce, to... Tablicę tą ufundował mój ojciec Bolesław Zając dla upamiętnienia bestialsko pomordowanych teścia Piotra i synów jego. Teść Piotr żył 56 lat. Synowie Stanisław 30 lat, Józef 25 lat, Władysław 22 lata. Zginęli w dniu 17 grudnia 1942 roku na własnym podwórku. Według przekazu mojego ojca Bolesława oraz mamy Heleny w dniu 17 grudnia 1942 roku żandarmi niemieccy otoczyli wieś, zgromadzili ludzi ze wsi, wyprowadzili z domu dziadka Piotra oraz wujów Stanisława i Józefa, odczytali wyrok, nazywając ich bandytami. Strzałami w tył głowy wykonali wyroki. Władysław, który w tym czasie był chory, leżał w łóżku. Zabili go leżącego na łóżku w domu. Z rodziny tej pozostała babcia Marianna, jej córka Agnieszka oraz moja mama Helena, która w tym czasie była mężatką i mieszkała u męża dalej na wsi. Według przekazu przez mojego ojca Bolesława, ktoś przeskarżył do Niemców, a ma to ścisłe powiązanie z wyborami sołtysa. Pozostał jeszcze najmłodszy syn Piotra, Tadeusz, który miał 3 latka. Uciekł on z miejsca egzekucji do mojej mamy dalej na wieś. Z relacji mamy wynika, że nie mogli się dowiedzieć od Tadeusza, co się stało, gdyż był bardzo wylękniony. Po dotarciu mamy i taty na miejsce zdarzenia dowiedzieli się dopiero, co się stało. Pogrzebem zajął się mój ojciec, gdyż pozostały babcia i ciotka Agnieszka nie były w stanie nic zrobić z przeżytej traumy. Ciała zamordowanych zostały pochowane na cmentarzu parafialnym w Mircu, gdzie spoczywają do dziś. Płytę nagrobną i napisy ufundował też ojciec mój Bolesław Zając. Zagadką jest, czy zamordowani należeli do partyzantki. W rozmowie z moim ojcem Bolesławem wynikało, że należeli, ale było to w ścisłej tajemnicy. Z relacji mamy Heleny wynikało też, i mama mówiła to kilkakrotnie, że dziadek dokarmiali głodnych, którzy bardzo często trafiali do ich domu. Były sytuacje, że w nocy dobijali się jacyś ludzie, prosili o jedzenie i otrzymywali je. Czy to było przyczyną ich śmierci? Ojciec mój prosił mnie, aby nie rozdrapywać tych ran. Po tym zdarzeniu przyszli partyzanci do babci Marianny i kazali jej podpisać dokument i oświadczyli, że tę rodzinę, która oskarżyła Ankurowskich, zlikwidują, wybiją do kolebki. Tak się wyrazili. Babcia oświadczyła, że jej męża i synów nikt nie podniesie, a ich, tych sprawców, niech sądzi Bóg.
Martwe sokoły, gdy będziesz szedł w kierunku szkoły, przez wieś leżącą za rzeką i lasem, tam może zobaczysz martwe sokoły, gdzie stoi pomnik. Zatrzymaj się czasem. Tam był dom mieszkalny, stodoła, obora, a nad piwnicą darń, zielona trawa. W tym domu, w łóżku, osoba chora, smutna, młodzieńcza postać Władysława. On, jako ochotnik w obronie ojczyzny, walczył w szeregach, nim padła stolica. Od ran odniesionych na ciele miał blizny, był chory obłożnie, blade miał lica. Przechodząc, popatrz, tam po prawej stronie Boluś upamiętnił tragedię tych ludzi, których oglądałem zbroczone krwią skronie. Ten obraz dziś jeszcze po nocach mnie budzi. Piotr przy stodole na bok położony, Józek jak obora, tam został zabity. Stanisław przy piwnicy, w niebo wpatrzony, Władzio chory w łóżku, serią kul przeszyty. To wrogie postacie, krew w żyłach mrożące, znaczone trupią czaszką, stalowe mundury. W tym dniu pamiętnym nie świeciło słońce, nad ziemią wisiały mgły i czarne chmury. Wieś otaczały stalowe mundury dla dokonania dramatu krwawego. Był to dzień smutny, groźny i ponury, bo śmierć zaglądała do okna każdego. Parasol mgieł białych z ziemią spleciony, w piersi młodzieńczej gasło serca bicie. I szloch nieutulony, bojaźnią tłumiony, tak ostatnim westchnieniem umierało życie. Strzały padły, a echo je niesie przez lata. Od strzałów gasło młode ludzkie życie, a innych dręczył ogrom tortur, krata. Oto wspomnienia tego dnia odbicie. Ten dzień był mrokiem, mgły go przedłużały, czarne i gęste, tam jak Piotra chata. Piotr umarł z synami, jeszcze słyszę strzały, chociaż czas odmierzył pół wieku dla świata. Surowe trumny i błotnista droga, pogrzeb był cichy, tylko rodzina. Rozpaczliwą skargę słali do Boga matka z córkami i mały chłopczyna.